Witam Państwa bardzo serdecznie w firmie Agromaklerski. Dziś chciałbym Państwu troszkę przybliżyć model serii 7 marki Deutzwar. Tutaj mamy ciągnik, jak widać, w kolorze czarnym. Jest to wersja limitowana, wersja Warrior. Ciągnik ten charakteryzuje się tym, że jest to seria dla osób, które chcą się po prostu wyróżnić wśród wszystkich innych użytkowników marki Deutzwar. Model ten występuje w wybranych seriach 6, 7 i 9. Jest to moc odpowiednio 155 koni do 340 maksymalnie. Model 7250 TTV, właśnie w wersji czarnej Warrior, jest to ciągnik, który wyróżnia się poza oczywiście pięknym, błyszczącym lakierem, kilkoma opcjami dodatkowymi, jak właśnie światła LED, tablice dodatkowe ostrzegawcze, chromowana obudowa tłumika, kilka elementów wnętrza, w tym bardzo wygodny fotel na zawieszeniu pneumatycznym. Poza tym jest to ciągnik bardzo zbliżony do serii 7, w kolorze zielonym, bardzo popularny model wśród użytkowników, którego napędza skrzynia właśnie bezstopniowa TTV. Jest to skrzynia będąca troszkę hybrydą, łączącą atuty skrzyni manualnej, mechanicznej ze skrzynią bezstopniową hydrostatyczną. Sercem tego ciągnika jest sprawdzony silnik Deutz, 6-cylindrowy, 24-zaworowy, napędzany dodatkowo turbosprężarką, intercoolerem, wyposażony w system SCR i pasywny filtr cząstek stałych. Silnik generujący moc, jak wspomniałem, 246 koni mechanicznych. Jest to moc maksymalna, która w gabarytach tego ciągnika w zupełności wystarcza do wszelkiego rodzaju pracy. Powietrze do układu zasilania silnika zasilane jest przez układ filtra PowerCore. Tak jak w serii 6 Agrotron RC Shift, o którym mówiliśmy wcześniej, jest to filtr wielokiego użytku, który nie wymaga tak częstych zmian. Pakiet chłodnic mieszczący chłodnicę oleju, silnika, intercoolera, wymiennika skrzyni biegów. Dalej wentylator również na sprzęgle wiskotycznym. I już dalej mamy serce silnika, łącznie z systemem SCR i filtrem cząstek stałych. Codzienną obsługę ciągnika bardzo ułatwia dostęp do podstawowych elementów na stosunkowo niskim poziomie. Pomimo dużych gabarytów ciągnika łatwo można znaleźć paliwa. Wlew paliwa głównego znajduje się z dwóch stron ciągnika, po prawej i lewej stronie. Mieści on 400 litrów oleju napędowego. Obok bardzo fajnie dostępny system AdBlue o pojemności 50 litrów, który wtryskiwany jest do kolektora wydechowego całego układu SCR. Poniżej dostęp bardzo fajny do zestawu akumulatorów, otwierany de facto przez jedną śrubkę. Ewentualna wymiana akumulatora zajmuje niespełna 3 minuty. Duża moc ciągnika to nie wszystko. Żeby ciągnik miał odpowiedni uciąg, potrzeba dużej trakcji. To zapewni szerokie ogumienie. W wersji 7250 TTV jest to ogumienie 710x70R38, natomiast z przodu mamy 600x70R30. Tak duże ogumienie dobrze radzi sobie zarówno w orce, jak i uprawach przesiewnych i siewnych. Z tyłu ciągnika widzimy zaczep szybkiej regulacji górny automatyczny. Niżej kula do transportu maszyn tandemowych lub jednoosiowych. Dodatkowo z dwiema kulami pomocniczymi do sterowania tylną osią przyczepy czy innego urządzenia. Nad zaczepem widzimy akurat w tym zestawie 5 par wyjść hydrauliki zewnętrznej zasilanej z pompy Loa Sensing o zmiennej wydajności maksymalnie 120 litrów. Jako ciekawostka, jeśli komuś byłoby to za mało, jako opcja dodatkowa może być tutaj pompa wzmocniona o wydajności 160 litrów. Dalej, gniazdo szybkiego powrotu, olejowe, zestaw przełącza prądowego i
układ do wpięcia maszyn z ISOBUS. Po prawej stronie konsoli złącza pneumatyczne, dwuobwodowe do sterowania hamulcami przyczepy lub innych maszyn ciąganych. Solidne ramiona tylnego tuza z hakami automatycznymi, zespolone z potężnymi, masywnymi siłownikami, dają udźwig temu ciągnikowi na poziomie 10 ton. Do zestawu zaczepów, jeśli dwa pierwsze wymienione byłyby nieprzydatne, mamy jeszcze tak zwaną belkę oscylacyjną, zamontowaną na najniższym punkcie wsporczym zaczepu. Podczas podłączania ciągnika z maszynami rolniczymi operator ma do dyspozycji bardzo wygodne funkcje sterowania podnośnikiem tylnym, układem hydraulicznym oraz wałkiem odbioru mocy. Są to opcje dublowane, dostępne z kabiny, jak i właśnie z zewnątrz na błotniku. Wersja Warrior wyposażona jest także w oświetlenie LED, dostępne na kabinie przy dachu, na słupkach nośnych kabiny oraz z przodu ciągnika, tak by dać pełen zakres pracy w godzinach nocnych i wieczornych.